Po prostu ludzie mnie kochają. Zwłaszcza kobiety, starsze panie. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka. Gdy wiosną w rytmie naszych marzeń płomkach bąk wrzdąka, dziewczyny. Pięciu na sześciu jest wychowankami z chóru Stryglosza. Pamiętam jak dziś, kiedy szedłem na egzamin zdawać do chóru, jak to wyglądało, jak byłem ubrany, wszystko pamiętam. Pamiętam rodziców, którzy byli cali wzruszeni, co teraz będzie, bo to były tłumy ludzi na korytarzach. Kiedyś to przychodziło 300 osób, a dostawało się 25. A teraz śmiało. Miesiącami się ćwiczyło, już umieliśmy jakiś materiał, już był przygotowany muzycznie, ale on nie był interpretacyjnie gotowy i czasami no, wybuchały struny. Druk stawał się nawet demoniczny, spojrzenie zabijało. Każdy w pewnym momencie, który nie podążył za nim, nie był w tym transie, zaczął się bać i to takie były sytuacje. Serca, seruszka, od razu powiedzieć sein Leben, ale może odważniej to G tam, niż je. Raz, dwa, trzy, sein. Inteligentnemu chłopcu mówi się jeden raz, sein, a nie sein Leben. Wtedy nie rozumiałem tego jako dziecko. Mnie to denerwowało, że ja przecież zaśpiewałem ładnie, bo poprawnie i tak dalej, a tutaj jesteśmy wyzywani, że przecież staramy się, ale to jemu było za mało. On był w transie, on nie wiedział kto, jak się nazywa. Był moment, że on ty, bo nie było imion. Imiona były przed próbą, po próbie było fajnie, dzisiaj ale jestem zadowolony, ale jestem szczęśliwy, bo takie próby też były.